No i razem z Andrzejem Tokarskim skończyliśmy dzisiejszą wyprawę na sandacze. Trochę nam się chyba nie udało, no bo generalnie brania były bardzo słabiutkie. Brania były słabiutkie, ale łódkę trzeba było ochrzcić. Pierwszy raz na wodzie. Myślę, że po tym jednym niewymiarowym sandaczyku zaliczyliśmy. Kilka brań było, jakichś puknięć, szczypnięć, jak mawiają niektórzy. Że nie było tak źle. No, maleństwo. Panie Andrzeju, ale to niewymiarowy. Za dwa lata będzie wymiarowy. Ale klasycznie. Za górną wargę. Nalujemy mu życie oczywiście. Sezon tak naprawdę to przecież już trwa, chociaż tych dużych sandaczy brakuje jednak. Zdania naukowców jak zwykle są podzielone, dlatego że mam tutaj sygnały, że na te 100 niewymiarowych sztuk, 1-2 się trafiają. Gdzieś tam 2 tygodnie temu złowiono sandacza 1,9 m, to już jest naprawdę piękny okaz. Ode mnie z koła wiem, że tak 4-5-kilowe też były łowione. Ja myślę, że to jeszcze jak na tą porę roku jest za ciepło. Te sandacze chyba jeszcze nie są takie aktywne, jak powinny już o tej porze roku być. Chyba mamy jeszcze sporo czasu, bo woda powolutku dopiero się chłodzi. Jeszcze przymrozków tak naprawdę nie było, więc spokojnie jeszcze do końca listopada, nawet w grudniu będzie można się zasadzić. Tak, że potrzebne jest zdecydowane ochłodzenie, wtedy te sandacze będą aktywniejsze i będą przede wszystkim żerowały cały dzień. W tej chwili to, co wędkarze mówią, zresztą sam też doświadczyłem, jest pół godziny, 40 minut brań, 2-3 godziny przerwy, znowu kilka minut czy kilkanaście minut brań. Świadczy to o tym, że one jeszcze cały dzień nie żerują, są mało aktywne, nie czują jeszcze zimy, że tak powiem.